Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Święty Jan Chrzciciel jest zapowiadanym Eliaszem. To paradoks, że Żydzi tyle wieków czekali na powrót Eliasza. Zresztą do dziś w każdej synagodze przygotowane jest dla niego miejsce. Pozostaje ono jednak ciągle puste, ponieważ ten, którego nadejścia tak bardzo pragnęli, już przyszedł. A oni nie rozpoznali Jego przyjścia, nie przyjęli Jego nauki i nie przygotowali swoich serc na nadejście Mesjasza. Można pragnąć i być tak zaślepionym tym pragnieniem, że przestaje się widzieć, jak pragnienie to się spełnia. Jana kazał ściąć Herod. To właśnie w tym celu miał na ziemię powtórnie przyjść Eliasz. Jest rzeczą niemożliwą, aby prorok nie uwielbił Boga własnym męczeństwem. To jest wyraz wielkodusznej i ofiarnej miłości proroka do Boga, który go na świat posyła. Jan dobrze zdawał sobie z tego sprawę. Sam przecież mówił, że on się musi umniejszać, aby wzrastał Chrystus. Umniejszył się aż do końca, aż po kres własnego istnienia. Święty prorok Eliasz jest największym z proroków Starego Testamentu. Dlatego właśnie ze śmiercią świętego Jana Chrzciciela kończy się Stary, a zaczyna Nowy Testament. W tym Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, zostanie przelana krew tylko jednego proroka – Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I to właśnie w tej krwi zostanie zawarte przymierze Boga z ludźmi. Przymierze wieczne, którego już nikt nie będzie w stanie zerwać. Podziękujmy dziś Bogu za Jego ogromną miłość względem nas. Podziękujmy szczególnie za tych świadków wiary, których On do nas posłał i nieustannie posyła, aby w ten sposób pociągać nas do siebie, jedynego źródła prawdy, wolności i wiekuistego szczęścia.